witam serdecznie, Grosik z tej strony. Pierwszy wyjazd na wykopki w tym roku. Przyczepę ciągniemy darów, którą podwieziemy pod przejście graniczne w Zosinie. I tam znajomi przeładują to na swojego busa i zawiozą na Ukrainę. A my pojedziemy sobie później na wykopki. Jesteśmy już na polu. Wraz ze mną są dwaj koledzy. Towar, który mieliśmy zawieźć na granicę, już jest na Ukrainie. Przekazaliśmy to znajomym, którzy przewieźli to przez granicę. A my zaczynamy poszukiwania. Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się znaleźć na tym polu. Przypominam, że to jest to samo pole, na którym znalazłem tego liściaka, ikonę i inne tam monetki. Takie duże pole. Nadal nie jest skończone. Pierwszy sygnał i kawałeczek aluminiowego zapalnika. Kawałek pierścienia dokładnie. Proszę bardzo. I znalazłem pierwszy guziczek w tym roku. Ciekawe, co to za guzik. Chyba polski, tak? Chyba polski guziczek. Widzę orzełka i w koronie. Czyli to coś będzie przedwojennego. Uszko niestety jest urwane. Niestety uszka nie ma. Ale jest polski guziczek. Proszę bardzo. A tymczasem znalazłem taki zapalnik. W środku mosiąc jest, a tutaj stal. To pewnie hazet jakiś. Albo kazet. 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 A dalej wam teraz nie przeczytam. Dobra, szukam dalej, bo piękna pogoda, trzeba kopać szybko. I znalazłem pierwszą monetkę w tym roku. To będą oczywiście kopiejeczki. Trzy kopiejki, rocznik 1800. A dalej wam nie powiem, bo jest zaklejone. Może na podsumowaniu, ale nie jest najgorszy stan tej monetki. A teraz znalazłem kawałek pierścienia od zapalnika carskiego, pierścień materiał aluminium. A tymczasem znalazłem dwa złote z PRL-u. Proszę bardzo. Błyszczą prawie jak srebro. A teraz znalazłem takie oto kółeczko. Jest kolejny pierścień od zapalnika, tym razem mosiężny. W bardzo ładnym stanie. Fajny fancik będzie do jakiegoś kompletu. I mam kawałek łuseczki wystrzelonej. A teraz trafiłem pierwszą kuleczkę ze szatnelka. Proszę bardzo. Pierwsza kulka w tym roku. A teraz wyszedł taki kawałeczek zapalnika. Materiał mosiąc. Szkoda, że nie cały. A tym razem znalazłem coś znajomego. Pierwsza wojna światowa. Klamrochak. Proszę bardzo. Taki sam w tamtym roku jeden znalazłem. A teraz wyszła monetka 10 groszy z PRL-u. Trafiłem guziczek. Tak mi się wydaje, że tutaj widzę orzełka bez korony. Ale uszko będzie. Wygięte, ale jest.
Proszę bardzo. Taki guzior z PRL-u. I proszę bardzo, na wierzchu na polu sobie leżał taki oto grzybek od zapalnika carskiego. Zwany cyckiem. Ciekawe dlaczego. I mam kolejny kawałeczek zapalnika. Materiał mosiąc. A teraz wyszedł taki kawałeczek ołowiu. Znajomo to wygląda. Ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to mogło być. A teraz trafiłem taki oto kawałek pierścienia wiodącego. A teraz wyszedł kawałeczek pierścienia wiodącego. Dosyć długi, jak widzicie. Teraz trafiłem coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Może ktoś z was będzie wiedział. I mam znów kawałeczek zapalnika. Proszę bardzo. No mosiądzu to ja dzisiaj pokopałem sporo. Jest kolejny kawałek łuseczki. A teraz wyszedł taki kawałek jakiegoś żelastwa. I trafiłem guziczek pruski. Jak dobrze widzę, to nawet uszko jest. Proszę bardzo. Fajny guzik. A teraz znalazłem takie oto serduszko. Kończymy na dzisiaj. Piotrek ostatnie metry tutaj zrobi. Ja już jestem zebrany. Spadamy do Lublina dzisiaj trochę wcześniej, bo tir z Anglii z darami na Ukrainę ma dotrzeć do mnie do domu i musimy to rozładować i przerzucić na busy, które pojadą bezpośrednio w różne miejsca na Ukrainie, więc dzisiaj krótkie wykopki, ale coś tam udało się pokopać. Dobra, zapraszam na podsumowanie. A tyle śmieci było na tym ostatnim wypadzie. Nie za dużo, a więc zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jak widzicie, trochę udało się tego wykopać. Sporo mosiężnych odłamków od zapalników. Kawałeczki pierścieni wiodących. Co tam dalej mamy? Pierścień aluminiowy od carskiego zapalnika. Tutaj jakiś mosiężny. Pierścień w bardzo ładnym stanie, ale nie wiem od jakiego zapału to jest. Tak zwany cycek. To jest prawdopodobnie z jednego kompletu, tutaj jednego pierścienia tylko brakuje do połączenia tych dwóch elementów. Tam jeszcze pod spodem szły jakieś takie większe pierścienie. Taki duży zapalnik. Nawet symbole widać. KZBD7. 0SB15. Fajny, duży zapał. Jakieś łuseczki. To nadal nie wiem, co to jest. Materiał ołów. Co tam dalej? Kuleczka ze szrapnela. Jakieś kółeczko aluminiowe, serduszko aluminiowe. To chyba też będzie aluminium. Nie wiem, co to było. Monetki. Jedna kopiejeczka, a nominał to chyba były 3 kopiejki, rocznik 1800. 62, tak mi się wydaje. Dwie monetki z PRL-u, 10 groszy i 2 złote. Guziczki. Prusak. Popularny dosyć, ale w ładnym stanie z łóżkiem. Polski guzik z drugiej RP, wzór 1922 i tutaj nawet sygnaturki widać, W z kropką i K z kropką. Łóżka niestety nie ma, szkoda, ale tak czy tak taki guziczek mnie cieszy. No i guziczek z PRL-u, wzór 1952, taki PRL. Popularny z łóżkiem z drutu. I na sam koniec taki klamrochak. Takie klamrochaki występowały w pruskich plecakach z okresu I wojny światowej, jeżeli chodzi o materiał mosiąc, a to jest mosiężny. I jeszcze w szelkach niemieckich. I tak wyglądał mój cały dzień. Nie tylko były wykopki, ale również transport darów i
przeładunek tira na busy, które pojechały tej samej nocy na Ukrainę. Troszeczkę fantów udało się wykopać, jak widzicie. Za super nie są. Najfajniejsze to chyba ten klamrochak, ten guziczek, ten pierścionek, bo jest w fajnym stanie, no i ten zapalnik. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!